Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mandzio. Oto jest kolejny odcinek The Stanley Parable. W dzisiejszym odcinku zamiast się słuchać narratora, sprzeciwimy się jemu i będziemy robić praktycznie wszystko na opak, co on od nas wymaga. Zatem, no cóż, zaczynajmy nasz dzisiejszy dzień tutaj. Wszyscy jego współpracownicy zniknęli, co to mogło znaczyć? Właśnie. Myślałem, żeby zamiast tutaj narratora, żebym ja czytał wszystko na głos, żeby było troszeczkę głośniej i tak dalej, żeby ściszyć grę, żebym ja czytał wszystko na głos, a teraz sobie przypomniałem, że to jest bardzo, bardzo głupi pomysł i lepiej tak nie robić. Po prostu słuchajcie, czytajcie te napisy, jeżeli ktoś nie rozumie po angielsku, to jest bardzo prosty angielski, tak naprawdę używany, wystarczy byłoby się tylko skupić. Ale słuchajcie, dobra, zatem na samym początku musimy przejść na sam koniec do tych drzwi, w których no, dokonujemy największego wyboru, bo tak naprawdę obecnie to moglibyśmy stanąć w miejscu i się nie ruszać. No. Of two open doors, he entered the door on his left. I teraz podejmujemy właśnie decyzję, która zaważy o dzisiejszym odcinku. Idziemy w drzwi po prawej. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Wow, nie, Stanley chce się przeciwko tobie zbuntować. Stanley nie chce sobie oglądać. Ale jaki przyjemny pokój. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, super just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Ale super Stanley pokój. Simply stood here, drinking it all in. Ale piękny. Ja taki chcę. Mogę coś tutaj zrobić? Kubeczek na przykład wziąć czy coś? Są tutaj jakieś secret... O, chcę piciu. Yes. Really, really dobra, idę sobie stąd. Idę sobie stąd, bo mnie krytykuje. Znowu mnie obraża. Widzicie, narrator cały czas mnie obraża. On jest okropny. Here you sit looking at these chairs and some painting. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No nie, na pewno nie pójdę w te drzwi po lewej. No tym, co ty myślisz, że ja co, że teraz zawrócę? Co chwilę, jak już się tak tobie zbuntowałem, że teraz zawrócę? Nie ma mowy, idę do przodu. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy? A4, Kaushin. Stanley was so bad at following directions. Przestań kłamać. Przestań kłamać. Jeżeli kłamiesz, przestań natychmiast. O, w zasadzie to jest całkiem fajny znak, co nie? Całkiem się z nim zgadzam. Są tutaj jeszcze jakieś śmieszne znaki do przeczytania? Na przykład o tutaj? Nie skacz w dół, ponieważ możesz umrzeć. Kurde, to jest mądre. Wiecie co? To naprawdę jest mądre. Gdzie ja teraz mogę pójść w zasadzie? Jedyne miejsce to chyba mogę albo otworzyć A2 tutaj. Ale potrzebuję karty do tego, której oczywiście nie mam, ponieważ po co byłaby mi taka karta? Albo mogę stanąć tutaj. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. O, teraz rozmawia ze mną, zobaczcie. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Ale ja nie chcę tam iść. Someone you've been neglecting, Stan. Ja tutaj chcę zejść. Someone you've forgotten about. What? Really? Jak się zdenerwował. Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Daję mu szansę? Daję mu szansę, żeby udowodnił, że jest po naszej stronie. Zobaczymy. Zobaczymy. Juju, ja nie pamiętam tych elementów. Niebezpieczeństwo, nie... Uwaga! Niebezpieczeństwo, nie... Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo wszędzie. Super. Dobra, idźmy przed siebie. Czego ode mnie teraz będziesz chciał, człowieku? Schodzę tutaj. W ogóle to pomieszczenie bardzo mi przypomina pomieszczenie z portala. Mam takie déjà vu kompletne. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Mam ochotę przejść przez czerwone drzwi teraz, ale skoro słuchaj, ja nie rozumiem tego narratora. On tak naprawdę nami teraz manipuluje, słuchajcie. Zauważcie, że cały czas jesteśmy manipulowani. W chwili, kiedy on chciałby, żebyśmy przeszli tylko przez czerwone drzwi, nie dawałby nam wyboru. To ten wybór, który on nam daje, to tak naprawdę jest sztuczne poczucie wyboru, że Stanley myśli, że on rzeczywiście wpływa na coś, a tak naprawdę Stanley cały czas gra według gry narratora, który jedynie udaje, że jego to denerwuje, że jego to irytuje i tak dalej. Cały czas jesteśmy właśnie obiektem tej gry i to jest dopiero okropne. I teraz jak przejdę przez niebieskie drzwi, które się otworzyły, gdyby on nie chciał, żebym przeszedł przez niebieskie drzwi, najzwyczajniej w świecie by je zamknął, a nie pozwolił mi przez nie przejść. Aha, o, okej. Okay. Dobra, czyli... No i teraz ponownie to zrobimy. Ciekawe, po ilu razach się wkurzy, co nie? O,
Teraz mi się uda. Stanley walked through the red door. O, niebieskie drzwi się ma. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You oczywiście, że chcę wiedzieć, co jest na samym końcu. No i ale zobaczcie, to jest to, o czym ja mówię. Na końcu niebieskich drzwi będą czerwone drzwi. Ja nie pamiętam, czy tak będzie, ale jestem przekonany, że tak będzie. Czy te drzwi są czerwone? Nie, dobra. A, chciałbym pokazać pusty pokój, co nie? Because you were never supposed to be here in the first place. O, tam coś jest ciekawego. Exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? Trochę Minecrafta było, sprawiło, że ta gra byłaby lepsza. Albo pojazdy, o. Work with me, you give me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Oh. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Co to jest trzecia opcja? Wiecie co, ja nie wiem, co ja teraz powinienem zrobić. Czy ja powinienem może pójść znowu tutaj? A co jest się stanie, jak pójdę tutaj? I tak jest przejście do tego. Okej, okay, dobra. Czyli nie mam wyboru. Okej, okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real. Czy mi się spodobało to, że dodał jedną nową opcję i szuka krytyki? Wiecie co? Podenerwujmy go. No mam taką duszę trolla teraz. Mam ochotę go denerwować. Dajemy mu jedynkę. A one? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a one? No jeden, przykro mi. Jeden to jest w Niemczech piątka. But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Zobaczymy, czy zwali mnie z nóg. O, okej. Czekaj, to jest to samo. To jest absolutnie to samo. Stanley Tar... Tutaj są statystyki! Tylko 3% najgorszych graczy na świecie wybrało niebieskie drzwi. Stanley, ostatnie miejsce. Dlaczego nie zapytasz przyjaciół o pomoc? Błąd. Liczba przyjaciół jest zero. Jest pusta. 99% graczy jest bardziej atrakcyjnych niż Stanley. O ty szmato, wiesz co? Przechodzę przez te drzwi znowu. No. Would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking? Nie jestem, nie muszę się nawet zastanawiać. To jest jeden. To jest jeden. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity. Nowa gra, okej. Okay. Chcę zobaczyć nową grę. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Okej, okay, ekran ładowania, czekamy. Ciekaw jestem, co to będzie. In this game, baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the artwork would really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely dokładnie tak, nienawidzę dzieci. Because if it's the latter, nie cierpię. I ciebie też chciałem zdenerwować. Dwa na raz. Zobaczcie, tekstura dziecka jest nadal tutaj widoczna. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Ale jak to? Thank you for playing. Your input was extremely valuable.
Ale jak to? Since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Ale się denerwuje, co nie? Dobra, inną grę jakoś zagramy. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Ja lubię tę grę. No, ciekaw jestem, co mi za CS:GO. Well, Stanley, is this any better? At last, Grabem the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it Ej, nie mogę skakać. Tell me that, Stanley. Ej, aż mi wzięła ochotę, żeby pograć w Minecrafta teraz. No Boże, wzięła mnie ochota, żeby sobie pograć w Minecrafta. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Ej, to jest naprawdę interesujące jak Minecraft. I to jeszcze z tą zieloną, ładną trawą. Build a house. Gdzie zbudujesz dom? No dobra, ja też chciałbym coś pobudować. Ja nie mogę. A, on tutaj buduje dom. Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off. Yes. Ale chujowy dom. Jest okropny. Look at it. Gaze upon my work Czy mogę gdzieś ocenić ten twój domek? At your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if Wait. That's it. We must rebuild it out of diamond. Nie, Boże, dom z diamentów są najokropniejszą rzeczą, jaką mogłeś wymyślić. Nie może nic być gorszego niż diament. Diamentowy dom. Te diamentowe bloszki są takie brzydkie. Ja muszę uważać, ponieważ jak ja gdzieś zejdę, to już nie będę mógł wejść na górę. To jest jakiś remix muzyki Minecraftowej, ale fajnie. To jest strasznie przyjemne do słuchania muzyka. Nie mam żadnych pochodni, przykro mi. O, grzybki, siema grzybki. Grzybki halucynki. Oh, no, this is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. O, something that makes you feel utterly irrelevant. This will do. Ja oczywiście wam to wszystko poświetlę, żebyście wy to widzieli. Ja na przykład nic nie widzę teraz. Okej, ja nic nie widzę. Jak to nowa gra? Dopiero co zaczynałem kopać. Dopiero co miałem zacząć kopać i grę mi zabiera. Widzicie, dlatego go nie lubię, dlatego daję mu same jedynki, żeby go zdenerwować. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. You trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. Wow. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. O, mogę kubek podnieść. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Jakoś dało się to zbugować. Ej, 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 przecież tutaj nie ma szyby. What the fuck? Okej. Okay. Przecież tutaj nie ma szyby. Tą grę pamiętam, że dało się jakoś zbugować portala i po prostu tego. It's a puzzle. Critical thinking, Stanley. You're Oczywiście. No, powiem szczerze, to nie jest zbyt trudna zagadka. Genius. Jezu, ten sarkazm! Słyszeliście ten piękny sarkazm? No, actually, you know what? I think that's nie, plenty. Czemu I really don't care much to see you stumble through any more of these games. O, zobaczcie, coś tam na dole jest. Ale te gry były lepsze aniżeli twoja, przykro mi. No przepraszam, te gry były lepsze niż otwieranie drzwi. O, to nadal portal jest, tylko że to troszeczkę inne miejsce, tak? Witam, siema, jesteśmy w portalu. Mogę zabrać to krzesło ze sobą? Feeling cabinet. Aha, okej. Okay. Gdzie ja powinienem się skierować? Tutaj są drzwi. Ja lubię przechodzić przez drzwi. Ale chyba nie, przez te chyba nie powinienem przejść. Czy ja zepsułem grę spadając tutaj? Mam nadzieję, że nie. O, aha, okej, okay, dobra, spadłem na sam dół. Halo, panie narratorze. O, dziękuję, uratowałeś mnie, dziękuję. Gdzie ja teraz jestem? Okej, to są jedyne otwarte drzwi. Te są wszystkie zamknięte, rozumiem. Tutaj jest więcej drzwi. Ja nie chcę iść tutaj. Ojeju, ile tutaj jest drzwi. Ojeju, po prostu mam drzwiowy orgazm praktycznie. Gdzie ja teraz powinienem wrócić? Na sam początek? Tak, tam jest światło. Tam jest światło, idziemy do światła. Jest jedno światełko, światełko nadziei. Są włączone komputery, okej. Blue screen? Czemu tutaj jest blue screen? Mogę cokolwiek zrobić? Nagle stała się ciemność.
A, ciekawe, co tam znalazł. Teraz mówi... Aha, teraz zachowuje się tak, że mnie nie zna, co nie, że nie mówi do mnie. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Wyobraźcie sobie, gdyby wasze całe życie było właśnie z taką narracją, żebyście mieli narratora przez życie. After it all comes to a close, then I'll be back. Szczególnie w chwili, kiedy się masturbujecie. Very soon. I can wait. On teraz przekazuje nam głębokie, po prostu zdanie tutaj filozoficzne na temat swojej wartości, ale przepraszam, pokazałeś mi Minecrafta, to była świetna gra, pokazałeś mi Portal, to była jeszcze lepsza gra i czemu tutaj są wszędzie kartki na ziemi? O, jak ładnie posegregowane. Czemu tutaj są wszędzie kartki na ziemi? Co to jest za chaos? Przepraszam. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Czy to jest już koniec? Aż jestem zaskoczony. Czy to naprawdę jest takie zakończenie? Tak, to jest takie zakończenie. Dobra. Dobra, słuchajcie, to jest takie zakończenie. Kończy się po prostu, że są porozrzucane papiery. Chyba, że coś źle zrobiłem, a chyba, że coś źle przeszedłem. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak mówiłem, ta gra jest bardzo nietypowa, mam nadzieję, że wam się podoba, że miło się wam to ogląda, nawet nie wiem ile osób jest tak naprawdę tym zainteresowanych, ale ja bardzo się cieszę, że mogę sobie odświeżyć i mam nadzieję, że miło sobie spędziliście te 15-17 minut przy odcinku, zatem do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnych filmów, do kolejnych odcinków, pa pa, cześć!